absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC 3 jako Dante. Przed nami być może dwie przedostatnie misje zaraz przed finałem, ponieważ ukończyć misję 16, została tylko 17, 18, 19 i 20. I tak strzelałem z tym rozstawieniem bossów, ale sprawdziłem sobie w poradniku i tak, miałem rację. W misji 19 będziemy walczyli z Arkamem, w misji 20 z Vergilem. Czyli podobnie w sumie jak to było w remake'u DMC Devil May Cry, tam też, bo w 19 walczyliśmy z Mundusem, a w 20 z Vergilem, jako final bossem. Dobra, i Arkam jest gdzie, tak w sumie? No i co, w tym świecie demonów? I to nie jest ten miecz, który Dante ma, ma w DMC 1? Wygląda. Misja 17. Wewnętrzne demony. Skonfrontuj się ze swoim cieniem. Ale wiecie co? Ten Quicksilver nawet fajnie wygląda, ale chyba się przerzucę na Trickstera znowu. Jakby się bardziej podchodzi. Czas, czekaj, jak to wygląda? Swordmaster 8 na 100. Tutaj. Ledwo zacząłem to. O, Vulkan. Ciekawe. Dobra, ale zostanie czym Tricksterze jednak. Więc dobrze. Wracamy do gry. Nie mam czego, aby gry to wszystko już mam ogarnięte. Rozpoczynamy misję zatem. Mroczny korytarz. Dobra. Czekaj, jak to wyglądało? Mam to. A bo tak, bo to nie ten styl. Ale proszę, jesteśmy znowu w tym miejscu, to jest to, gdzie złapaliśmy Lady, czy to jest to, gdzie Arkam sobie z Lady gadał? Chyba to, gdzie Lady złapaliśmy, tak mi się wydaje. Grupa wojownika. Czekaj, ale ja tutaj mam coś w ogóle zrobić, czy to jest tak otryk tej sezony?
chyba ostatni, tak mi się wydaje. Albo i nie. Jeszcze jest to gówno. No ty... Boże, nie widziałem go nawet. No mało, nie ma tak gdzieś przeciwnika. Aha, i dobrze wiedzieć, że tylko zmarnowałem czas. Super. Okej. O, proszę, ciekawe. Akurat wystarczyło. Teraz kamera. Dobra, pozwolę sobie to przyspieszyć w ostatnim stopniu znacznie. Adios. Dziękuję. Nie zamiar tracić na was czasu. Ale dobra. Wcześniej tutaj się nie dało cofnąć, ani nic takiego zrobić. To co będzie teraz? Kolejny fragment kuli. I mam z tego całą kulę. Super. Tylko co dalej? Tu nic nie zrobię. Tu sobie mogę co najwyżej, nie wiem, coś tutaj kupić. Nie wiem, no mógłbym sobie gwiazdkę leczącą jakąś kupić, no ale praktycznie ich nie wykorzystuję. Jakby po co mi to? Jestem drugi raz w miejscu, z którego nie ma dalszego przejścia. Jeszcze wyżej. I wygląda na to, że chyba mogę. Też mam Trickstera aktywnego, bo już by chyba z dwa razy spadł. Ale dobra, czy po prostu złe przejście sobie wziąłem? Teraz tu. Oho, czyżby Final Jester? No to się szykuje.
my name. Dobra, ej, ale nie, czekaj moment. Czekaj, ale skoro Arkham jest zmieniany, że demonów, to czy Jester to jest jego demoniczna jakaś połowa, czy... Tarcza, tarcza. Mnie to jest ciekawie, czy Jester to jest po prostu mroczny, czy ta demoniczna połowa Arkama, czy to jednak jest faktycznie jakiś demon? Znowu to bariera. No. Aha, XD. Czy bełów może bić mnie na wszystko słone? Tak by wyglądało. Tak, Beowulf jest na tyle potężny, żeby tam się przebić przez osłonę. A nie, dobra, nie, nieważne. Ja mogę go normalnie bić, kiedy ma tę osłonę, tylko właśnie bije go za mniej. Znowu ta kula. Mi się fokus włączył. No i oczywiście musiałem być zaczepiony. Dobra, demon. Nie, tak kauczu. Oj. Buchnie, ale nie. Dobra. Chcę zrobić tak spamu teraz tego tę kulkę. Autentycznie niech cię szlak trafi, ty kurde klaunie. Dobra. Ten Trickster jest najlepszy na to tak naprawdę. Same pełniki też dają radę, ale lepiej jest według mnie chyba mieć Trickstera na podorędziu. No tańcz, szmato, tańcz! Ładnie. Jak na razie mi tylko raz oberwałem z tej
tego wybuchu od tej kuli. To przy totalnym przypadkiem. No, z tych to już dostałem ze 3 razy. No szty... No wreszcie. Dobra. Dobra, YOLO, żeby się podleczyć chociażby, tylko dlatego użyję tej przemiany. Serio? Ja tak idealnie po prostu na tyle spadłem, że mógł mnie rozwalić? Okej, pokonać go pokonałem, ale nie dostałem za to żadnej mocy, czyli... Jednak nie o to chodziło. Dobra, tutaj mamy rozwalone. Jedno jest przejście tylko. Ale życia mam tyle co nic, niestety. Więc będę zmuszał... Zresztą nie muszę kupować potki. Wystarczy zrobić tak. Nie, słuchaj, za darmo, nie dość, że życie odnowiłem, to jeszcze trigger naładowałem. Okej, teraz walka. Nie no, znowu z nimi. Walnij go w ten klejnot, człowieku! Proszę, takie to trudne. No ty kurwo jebana! Dobra... Tam jest zamknięta, tam byłaby dwójka. Tutaj chyba trójka, czyli jedynka i czwórka. Z jedynki przeszedłem, no to wiadomo. Idziemy tutaj. Od razu jest próba zdolności. No i proszę, Trickster to jest tutaj jak znalazł. To jest zwłaszcza na tym drugim poziomie. Dobra. Boing. O, tutaj gadał Arkham's Lady. Czerwone orby, a czy jest kolejny fragment niebieskiej? Gdzie? Za łatwo by było. Dobra, idziemy dalej w takim razie. What on earth? Co to jest? To jakiś nowy typ przeciwnika. Nie! Nie!
Nie! Chyba sobie ktoś jaja robi, żebym się ją z tym... nawalać. Ile tego jednego muciłem? I to jeszcze unikając tego drugiego. Nie ma mowy. Moonlight Mile. Okej, tutaj był wcześniej Virgil i Arkham. Ale my też, w sumie też tu byliśmy. Jak szliśmy tutaj na ten pierwszy pojedynek z Virgilem, zanim nas połknął Lewiatan. Dobra, jak tam wygląda progres stylu? Miałem 10 tysięcy punktów, spoko. Nią. To jest chyba najbardziej efektywny sposób poruszania się, mam wrażenie. Używać tego uniku w powietrzu. Oho, i teraz będzie chyba boss, coś mi się wydaje. O, czyż jak w Darksidersach walczymy sami ze sobą? You're here to ask me some questions. Well, too bad. I've already answered them myself. I don't need you anymore. Come on, you poser. Okej, okay, ciekawe. O! Czego nie mogę zranić w ogóle? Kurde. Okej, no na pewno nie w cieniu. Potrzebuję tego światła. A, frajer! Jak się dał złapać? Elo! Chodź. Gotcha! Okej, no to taktykę już na niego mam. Wow, ej, czy on naprawdę sami tak będzie jeszcze podskakiwał pod to? Raz, dwa, trzy! To jest piękne, wystarczy tego dobrze wyżyć moment kombosa i on sam ci pod to podbiegnie. A, nie wszystko jeszcze oświetlone. Tak, tutaj brakuje. Czy naprawdę? Na tak wszystko wyłączył? W cudzysłowie wyłączył, nie? Co za typ, no minimalnie zabrakło mi prędkości, no. Ciemnica. Przed razu odpalamy światełko. To jest aż za proste teraz, no kurde. O kurde, minimalnie za daleko byłem. Żegnam!
Doppler. Czy tam klon, ale bardziej Doppler. Tak bym powiedział. Lost my shadow for a sec. Oj, czy to jest jak u Virgila? Bo Virgil na triggerze potrafi, na swoim Devil Triggerze potrafi tworzyć swojego klona. Jak pamiętam, jest DMC Devil May Cry. Klon, specjalna umiejętność używana przez... Przez... Ten enemy jest trochę mylący, bo chodzi o to, że właśnie przez tego Dopplera. To jest kolejny styl? Are you fucking serious? Ten styl daje ci więcej wolności w walce. Wypróbuj go w różnych taktycznych kombosach. Ej, wy se żartujecie chyba? Serio, to jest kolejny styl? Ja myślę, że to będzie jakaś kolejna moc. Komnata Mrocznego Paktu. Elo, koniec! Okej, czas na DL-e. Mam to gdzieś. Dobra, zapisik i kolejna misja w takim razie. Dobra, jeszcze na wszelki wypadek na pierwszym slocie. Tutaj po 14 misji dopiero to zapisywałem, nie wiara. Nieźle. Dobra. Next mission. Będzie cutscenka, czy od razu przechodzimy do misji? Będzie cutscenka, oczywiście, że będzie. Well then, let's wrap up this crazy party. Shall we? Gotta clean up the mess father left behind. Inwazując piekło jakoś, tak? Złam pieczęć i walcz w głębiach. Czy w głębinach. Dobra, ej kurde, kusi mnie teraz sprawdzenie tego Dopplera. Jak to wygląda? After image. Aha, dobra, czyli... Czyli tak samo jak to działo Virgila, tylko muszę mieć właśnie włączony ten... tego demona. Ale nie, chyba sobie zostanę przy Dirkstarze. Bardziej mi pasuje. Unsacred. Nieświęte piekielne wrota? Sacred to jest świętość. Do mnie pio oczko, widzieliście to? Okej, dobra. Bardzo ładnie i zgrabnie droga mi się tu tworzy. O, tam widzicie jakie oko? Dobra, i co teraz? Oj nie, moi drodzy, tak to się bawić nie będę. No, to teraz. To było do przewidzenia, że jak król zginie, to będzie koniec. Droga ku rozpaczy. Oh, you gotta be fucking kidding me! Okej,
wtykaj se tu. W sumie to jest też oczywiście kolejna walka, której nad nim musiałem toczyć. What? Co? Co to jest za jakaś piramida? Ha, pierdziele! Okej. Okay. Co? Co? Okej, widzę się z wami po cięciu. Otworzyłem sobie taką oto bramę. O! Co, to koniec misji? No proszę, nagle jeszcze Arkham okazuje się potrafi walczyć. Się mieczem, czy tą bronią białą. Okej. Czy tak wyglądał Sparda, kiedy się przemieniał w demona? Dobre pytanie. No ale kurde, zostały mi już tylko dwie misje do przejścia. I jedna i druga będą walką z dość potężnymi bossami, tak więc... W tym odcinku ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, w którym zawalczymy zarówno z Arkhamem i z Virgilem i tym samym zakończymy grę jako Dante, a potem rozpoczniemy ją jako Virgil. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!